Dobrze, tutaj jest dział tenisowy, wchodzimy zatem, mamy torby, to na razie nas nie interesuje. Paletki, o jakie to jest drogie, słuchajcie, 79 euro za jedną paletkę. Także jest to jakieś takie niebezpieczeństwo, które czyha tutaj na mieszkańców tego domu. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj zaczynamy pierwszy dzień w naszym domu, który wynajęliśmy, jak pamiętacie. Zaczniemy od śniadanka przy tym fajnym stole. Tutaj mamy różne pomidorki, ser, tuńczyk. Zaraz będziemy jedli, ale powiem wam właśnie, że Kasia poszła sobie ćwiczyć na ogród i mówi, że piłeczka trafiła tutaj na naszą działkę i zaraz wam to pokażę. Tak jak wam wczoraj mówiłem, że ta działka jest ogrodzona taką siatką, ale tutaj nie jest ogrodzona i tutaj po prostu leży piłeczka, która nam wpadła, więc jest jakieś ryzyko, że ktoś może dostać w głowę. No ale przynajmniej mamy piłeczkę, dzieci będą się bawić, no i będą szczęśliwe. Ale jest ryzyko, że ktoś może dostać w głowę i po prostu już widzimy, żeby na przykład, gdybyśmy chcieli na przykład zamieszkać w Hiszpanii i kupić jakiś dom, to nie przy polu golfowym, bo te piłeczki naprawdę tutaj spadają. Już w pierwszy dzień jedna, ja nie wiem jak tam w ciągu roku ile by spadło, ale jest takie ryzyko. Więc tak wam chciałem tylko powiedzieć, że jednak te piłeczki tutaj lecą. Teraz jedziemy na targ, bo za 2 godzinki go zamykają, więc chcemy kupić jeszcze oliwki, więc zostawiamy ten domek, ale Szymek znalazł 2 piłeczki, słuchajcie, i 2 piłeczki wpadły na naszą działkę. Także zobaczcie. Także jest to jakieś takie niebezpieczeństwo, które czyha tutaj na mieszkańców tego domu, żeby piłeczką nie dostać. Idziemy otworzyć bramę, bo musimy wyjechać. Dobra, wkładaj, zabierzmy je. Przynajmniej zarabiamy w taki sposób, że piłeczki mamy. O, tam sobie grają, zobaczcie, tam są. Pani uderza, widzicie? Jak ładnie sobie tam grają. Ja będę wyjeżdżał, więc muszę otworzyć bramkę. Tutaj zobaczcie, dosyć fajna brama, ale tutaj pewnie ktoś miał psa i po prostu założyli taką siatkę polską. Trzecia, znalazłem, dobra. Czwarta już, słuchajcie, bo wczoraj jedną znalazłem, nie, dzisiaj. To było dzisiaj rano. I 3 teraz, czyli 3 piłki mamy. No słuchajcie, ja odczuwam pewien lęk, że zaraz tą piłką dostanę tutaj w głowę. Więc, albo samochód, zobaczymy czy samochód nie ma jakiś gniotek. Szyba cała, jak widzicie. Klapa też, więc już wiem gdzie będę chyba parkował. Tam gdzie jest takie zadaszenie. No tutaj będę parkował, zobaczcie, tu jest takie zadaszenie, więc jakby nawet jakaś piłeczka tutaj wpadła, chyba że przez tutaj jest taki otwór. Ale ktoś by musiał naprawdę szczęście, żeby tędy wrzucić mi piłkę. Dobra, jedziemy, bo szkoda czasu. Zaraz nam targ zamknął. Dobrze, brama się otworzyła, wyjeżdżamy. O kurczę, ona się chowa, nie? Czekajcie. Dobra, pierwszy wyjazd. Trochę wąsko, nie wiem czy przyczepą tutaj przejdziemy, chyba nie. Powiem wam, że już wróciliśmy z tego targu. Byliśmy tam no dobre kilka godzin, bo jeszcze byliśmy na kempingu przepakować się. Ale zobaczcie, właśnie wróciliśmy i kolejna piłeczka. Także dobrze, że samochodu nie było, bo byśmy dostali pewnie z tej piłki w samochód. Więc ja postanawiam... No kolejna jest, zobacz. Także kurczę, tu jest tragedia z tym domem. Przepakujemy się, mam tutaj wszystkie rzeczy z kempingu, wyjmiemy to i odjadę po prostu samochodem pod tamtą wiatę. Tam będzie chyba bezpieczniej. A może tutaj w ogóle podjedziesz? Tutaj będzie stał. Ten żywopłot chyba nie ochroni. No mów. No. I widzowie, wiecie co jest w tej walizce? Wszystkich 5 rzeczy. Tak? No serio, zmieściły się wszystkie. No i teraz przenosimy. Mama je zapakowała. No. I trochę ciężka. Ale nie pomagajcie. No i zobaczcie, przestawiłem samochód. Tu jak wiecie jest taka siatka wysoka, więc tutaj już prawdopodobnie te kulki nie będą lecieć, ale boję się, że jak jakiś dziaduś za nisko, bo ta siatka jest tylko dotąd, nie? A tutaj już może przejść przez to. Także jeszcze tutaj są jakieś krzaki. Mam nadzieję, że nic tutaj się nie stanie. Ale ogólnie w tamtym miejscu bardzo się boję trzymać samochód. Bo jednak to gradobicie z kulek golfowych następuje. Szkoda, że nie ma takiej prognozy pogody, nie? W dzisiejszym dniu spodziewajcie się Państwo gradobicia kulek golfowych. W godzinach od 12 do 16. Dobrze, ale żarty żartami. Wchodzimy do domu. Oczywiście ściągamy buciki. My to jesteśmy tacy, że lubimy w papciach. Idę po papcie teraz. Tutaj nasz majdan. Paputki tu zostawiłem, bo wychodziłem tędy. Tu się zatrzaskują drzwi, więc jak kluczy nie masz, to już nie wejdziesz z powrotem, ale dobrze, że jest teraz. I słuchajcie, teraz tak. Wzięliśmy ten domek, ponieważ ja tak marzyłem sobie pograć na moim sprzęcie.
przyczepie jednak to nie jest to samo, tam nie ma miejsca, ciągle mnie ktoś przestawia, nie mogę wejść w takie flow fajne. Jednak muzyka wymaga takiej ciszy, skupienia, więc jeden pokój jest przeznaczony na moje studio i on jest właśnie tutaj, na samym końcu. Już tutaj sobie stół przyniosłem, ten nasz karawanigowy z Dometika. I teraz będziemy na nim układać właśnie wszystkie nasze sprzęty muzyczne. Także za chwilę wracam, pokażę wam, jak to mi wyszło. No i mam nadzieję, że w tym tygodniu już sobie pogram, bo naprawdę mam taką chcicę na muzykę, że to jest szok. A jednak w przyczepie to nie jest możliwe, żeby sobie fajnie pograć. Zobaczcie, Nadinka znalazła, że tutaj mrówki idą. I mamy po prostu w kuchni mnóstwo mrówek, które tutaj wędrują. I właśnie mamy sprawdzić, czy jest pod mikrofalówką. Ania, ja podniosę mikrofalówkę. Zobaczcie, tam są mrówki, bo tam też wchodziły. Są? Nie. Nie ma, pod mikrofalówką nie ma. Tutaj też taką ścieżkę prowadziły do mikrofalówki. Ale Kasia mówiła, że chyba są w zmywarce, więc upierzemy je. Tak, tak upierzemy. Są. Gdzie? Są. O, tam, zobaczcie, ile tam jest mrówek. Chyba nie widać, ale... Widać? Dobra, włączymy zmywarkę i... O kurczę. No, myślę, że się włączyło. Nie włączyło się jeszcze. Moje studio już prawie gotowe, ale okazało się, że gitary, najważniejszego instrumentu zapomniałem, czyli gitary. Piecyk wziąłem, kabel wziąłem, gitary nie ma. Tutaj jeszcze statyw, muszę rozłożyć mikrofon, ale ogólnie tak to będzie wyglądać. Stół położyłem tutaj, drzwi się oczywiście fajnie zamykają, ponieważ tu jest gniazdko. Drugie gniazdko jest tam, więc... No, nie chciałem mieć tam, ten stół by się nie zmieścił, więc musi być tutaj. A tymczasem idę, bo Kasia mi zrobiła pyszne jedzonko. Jest tutaj i teraz muszę skonsumować, także smacznego. Kasia, dzięki wielkie. Jemy, jest szyneczka, ser, warzywka, coś pięknego. No i powiem wam, że niestety tych blaszek nie znaleźliśmy. Przeszukaliśmy wszystkie szafki, więc wymyśliłem taki patent, że położyliśmy garnek. Na szczęście jest cały metalowy, nie ma rączek plastikowych. I tu mamy i takie Kasia... fajne naczynie. Tak, ma tutaj takie gliniane naczynie. No, ceramiczne. I robimy właśnie te wrapy, te pizzerki właśnie w taki sposób. Powiem wam, że ja tutaj sobie w pokoju wszystko ustawiam, tutaj przy moim sprzęcie, ale Nadinka mi coś zrobiła. Zobaczcie, jakie piękne, takie piękne serduszko. Nadinka już gra, ale takie serduszko. Nadinka, muzykę do tego serduszka prosimy. Ale piękne. Bo Nadia ma pracownię u góry. Chcesz pokazać? No, pościeliłam, więc dajcie mi kamery. Ten dom jest bardzo wielki, można aż się zgubić. Mama już się zgubiła w salonie. Nadia, zamawiam dla mamy takie same serce. Skończyło mi się pastelina. To może być inny kolor. Okej. Okay. Tu jest mój własny pokój. W moim pokoju są dwa łóżka. Sorry, wyłączyłam kamerę. Pokaż Nadinka swoją pracownię. Ale tutaj, i tutaj mam biurko. Mama mi kupiła takie prawdziwe pióro do pisania. Mogę je nawet otworzyć. Ale ty masz pieniędzy. Zobaczcie, jaka Nadia jest bogata. Co to za pieniądze? To nie, takie pióro. Z notesu takie. Polskie. No, to może już kończymy. No, kończymy, nie? Dobra. Taki jest Nadia pokój. Dzisiaj spała tutaj. Z Kasią? Nie, bez Kasi. Nie spałam z Kasią, z mamą, bo moje łóżko jest największe z tego. Tak, najbardziej miękkie, jest najbardziej wygodne. Najwygodniejsze. Tak, ale jeszcze pokażemy wam łóżko, no wiesz, Ani i Szymona. To jest Ani pokój i dlatego oni mają jaśniej, bo u nich jest strona słoneczna. Tak jest u Szymona. Tutaj Szymon ma wyjście na balkon. Ma światło nawet. Tak. Tylko powiem wam, że w tym domu są strasznie ciemne światła. Takie żarówki są beznadziejne, że jest wszędzie ciemno po prostu. No, możemy okno oczywiście odsłonić bardziej, ale chodzi o żarówki, że w nocy, jak jest już ciemno na dworze, to te żarówki bardzo ciemno świecą. Tak. Bardzo słabo, można powiedzieć. A od mojej strony to prawie w ogóle ten nie ma słońca, więc ja sobie zapalam te lampki i dla mnie to jest ok.
Nadia, jak ci się mieszka za kratami? Opowiem wam, że tutaj w Hiszpanii są właśnie w oknach kraty. No i to jest tak, taki efekt, jakbyśmy mieszkali w więzieniu. Ciekawe. Nie przeszkadza mnie tu, nie myślałam o tym w ogóle. Nie przeszkadza ci? No mi tak trochę przeszkadza, bo tak sobie w kuchni wyglądałem i tak mówię, kurczę, tak ludzie tutaj mieszkają, całe życie za krat muszą patrzeć. Trochę, no trochę przykład, słabo. Tam na przykład nie ma kraty. No, no niektórzy nie mają, ale większość domów ma kraty. Szymek, co my tutaj mamy? Powiedz. Nie, sernik z Nutellą i bolówki. Tak, Kasia zrobiła sernik z Nutellą i z borówkami. Za chwilę będziemy zjadać to wszystko. Jeszcze czekamy na Kasię. Ja mam tutaj, także smacznego. Znowu jemy. Do tego jeszcze mamy winogron, zobaczcie. A Nadia sobie tak wbija do Nutelli. Jak w torcik. Jak w torcik. Szymek też. Także ostatecznie jeszcze mamy wbite winogrona. Jedno, drugie. Nie wiemy. To ja sobie jeszcze zielone wbiję. Ej, spadł. Dobrze. Wsunął się po lampie. Spadają. Nie chcą być na serniku. Ania właśnie znalazła karty Uno. Będziemy grać. Rozdała właśnie. Ty znalazłaś. Dobra, moja talia jest ta. No i gramy. Jak to się grało? Bo ja zapomniałem. A muszą być takie same cyfry i, albo kolory. I zmiana, a jak całe białe, to robisz zadanie i co potem? No właśnie. I zmieniać kolor. Zmieniać kolor. No, dobra, to gramy. Dobra, Nadia dołączyła, gramy teraz w trójkę, jest o wiele lepiej. Ja przegrywam, jak widzicie. Teraz ty, Ania, no. Dzieci mi ogrywają, ja nie wiem. Bez sensu. Tata, teraz jak chcę oprowadzić? Tomasz, Szymek oprowadza. Hej. Dzisiaj polowujemy. Była Nutella. Winogrona. No i ciasto, ale mi nie smakowało. Takie babeczki czekoladowe. A w środku były takie ciasteczka. No i oprowadzę was po moim pokoju. Tu są, jak widzicie, schody. Tu też są schody. Tu jest, jak widzicie, piwnica. Tu jest salon, tam dwór. A tu mama idzie. A tu, jak widzicie, kuchnia. Czekajcie, muszę się palić. No to widzicie. Patrzcie. Tu są malówki. Tu idzie, tu jest łazienka. Tu taty biuro, jak widzicie. Tu kogoś łóżko, tu też kogoś. Tu tata ładuje. Tu na gitarę jest. Że często kiedy z tym bawiliśmy. No. Tu są szafy. Tu jest kaloryfer. A jeszcze wam pokażę pilot. Patrzcie. Tu jest pilot. Naciska się ten przycisk. No i ta właśnie klima się włącza. No i od zimnia. Tu jest taki drugi kolelafur. Tu jest taka gruba lula. A za oknem jest ciemno. Jak widzicie. Powiem wam jeszcze w ogóle coś. Jakby ciemno, to jeszcze nie boję duchów. Ale już tam nie mogę iść, no bo muszę już skończyć. Czy musisz nagrać już? Tak. To super. A tu właśnie jest tata. No, biorę, bo potem za dużo będę musiał wysyłać Marcinowi materiału. No, kończymy. Dobrze, jeszcze Ania. Dzień dobry, chciałabym oprowadzić wasz, mój pokój. Tu właśnie sobie zapaliłem. Ania, tutaj się idzie, ja mam na górze właśnie. Tutaj jest Nadi,
Tutaj jest Nadi. Tutaj, czekaj, zapalę. Takie jest moje, ja tu się bawiłam LOL. A chodźcie zobaczyć mój. Tutaj jest mój. Ej, przepraszam, że mam na filmie pieczonkę w mapki. Patrz, tutaj tak mamy, mam fotel. Tam koloruję. Szymon. I Debka też się powiedzieć. I tu jest mój pokój. Tak, też Szymona pokój. Patrzcie, tu, tutaj masz. Tu wyszywiłam taki kos na śmieci. Tak, z Kinder Bueno. Nasz Kinder Bueno, no bo ma kamerki, to... I właśnie idziemy na baję, wiesz? Wiecie, widzowie? Idziemy na baję? Nie. A to jest moja siostra właśnie tutaj ma pokój. Nie, wy wiecie, że to jest moja siostra, a tutaj no jest... Tata, masz kamerkę! Nie wiem. Dziękuję. Kończymy, bo bajeczka będzie, Nadinka włącza telewizor, a ja idę z Kasią na spacerek po ogrodzie. Także bawcie się dobrze. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pa, pa. Pa, widziałem. Dobra, zostawiamy to wszystko, ten domek cały nasz. Jedziemy teraz do Decathlonu. Jest godzina 20.15. Do 22.00 jest czynny Decathlon. Kupiłem sobie paletki, nie paletki, tylko rakiety tenisowe, bo tutaj jest boisko i będziemy sobie jutro grać. Także dzisiaj wykorzystamy jeszcze wieczór na zakupy. Więc chodźcie. Dzieciaczki, kończymy z bajeczką, jedziemy. Zobaczcie, jak tutaj jest ciemno w nocy, tutaj nie ma żadnych lamp, ale ja idę szybko bramę otworzyć. Tu jest jedyna lampa, to jest właśnie tutaj. Otwieramy bramę i wyjeżdżamy. Mamy 16 minut do tego Decathlonu. Ale wąska ta bramka, powiem wam, że specjalnie tutaj nie braliśmy przyczepy, bo po prostu nie zmieszczę się na tej działce. Już samochodem jest ciężko tutaj wjechać, niskie są te gałęzie, a co dopiero z przyczepą. Także jednak tutaj przyczepy nie bierzemy, dlatego musieliśmy się dzisiaj przepakowywać i wszystkie rzeczy zabrać z kempingu. Dojechaliśmy, proszę Państwa, już jest 21.00, mam nadzieję, że jeszcze zdążymy wybrać. Dobrze, mamy, proszę Państwa, piłeczki do tenisa, takie żółte, 10-11 euro prawie. Także bierzemy, już mamy. Dobrze, tutaj jest dział tenisowy, wchodzimy zatem, mamy torby, to na razie nas nie interesuje, paletki. O, jakie to jest drogie, słuchajcie, 79 euro za jedną paletkę? No ładnie, nie sądziłem, że to jest takie drogie. Tu jest za 19 euro, trochę tańsza. Dobra, my tu sobie popatrzymy i wybierzemy jakąś paletę. Dwie by trzeba było. 189 Ile? Euro! 189. O, jakie drogie, zobaczcie, 189 euro jedna paletka. Nawet są przypięte linką, żeby nikt nie ukradł. Zobaczcie tutaj, one są zabezpieczone przed kradzieżą takimi zabezpieczeniami, także to jest naprawdę drogi sprzęt, taki tenis. Nie sądziłem, że to będzie takie drogie, ale dobra, no trzeba zacząć kiedyś grać, tym bardziej, że mamy boisko pod domem. To takie są za 19 euro. Za 19, ale one są takie krótkie, a tutaj już z piłeczkami nawet. Dobra, popatrzymy i powiemy wam, które wybraliśmy. Za 8 euro. Ej, dobra, no to weźmy na początek te za 8. Czy one się rozwalą od razu? Jakoś to było podobnie wykonane. Ta jest za 15, ta za 8. Ta jest za 15, ta za 8. Tylko ta jest szersza. Mhm. Dobra, weźmiemy jakiekolwiek, byle tylko sobie pograć. Dobrze, słuchajcie, tutaj nie weźmiemy ani najtańszej, ani najdroższej. Tutaj są za 30 euro, czyli za około 120 zł jedna. Tylko ja sobie wezmę czarną, a Kasia z tej samej firmy weźmie białą, bo jej się biała podoba. I byśmy mieli dwie różne, by się nie myliły, także myślę, że będzie fajnie. No, proszę. Kasia mówi, żeby wziąć dwie takie same, ale będą nam się mylić, a tak to będziesz miała... A nie musi być komplet przecież. Nie, nie, to jest bardzo drogie. 120 zł. No wam kupiliśmy tamte małe. Jakie małe? No z koszu są. Dla dzieci mamy takie mniejsze, lekkie, z gumową piłką. Takie też plażowe, na plażę będziemy mieli. A tutaj pan nam powiedział, że są tu takie numery. Zobacz, ja mam trójkę, Kasia ma dwójkę. I po prostu to jest grubość tej rączki. Pan powiedział, że ja muszę mieć trójkę, a Kasia dwójkę. Także na to też zwracajcie uwagę. Po prostu grubość tej poręczy tutaj. Także mamy dobrane, możemy iść. Powiem wam jeszcze, że tutaj jest dział z piłeczkami, ale my jednak i tak weźmiemy te 9 piłek, ponieważ no nie będziemy musieli biegać po boisku. A jak kupimy 3, to zawsze gdzieś tam polecą i trzeba po nie biegać. A tak to będziemy mieli na zapas w kieszeni albo gdzieś obok nas. Dobrze, weźmiemy jeszcze piłeczki. Ania tutaj gra sobie, zaraz z nią pogramy. Weźmiemy jeszcze takie piłeczki, żeby grać na kempingu, bo nam się skończyły. Dobra, gramy z Anią.
Ania. To Ania, to musisz tak zrobić. Od stołu odbić i teraz odbij. No, musimy się nauczyć. Gramy z Anią ping-ponga. Można w sklepie przetestować stół ping-pongowy. Ania próbuje swoich sił z tatą, ale chyba robi to pierwszy raz. Jesteśmy już w domu. Teraz przyszedł czas na rozpakowanie tych naszych piłeczek. Szymuś już ma tutaj nóż. Tniemy, Szymuś. Powiem wam, że jestem bardzo... A to, dobrze, to za chwilę. Jestem bardzo podekscytowany, bo raz w życiu grałem tylko w tenisa, a teraz jak już mam swoją paletkę, to myślę, że będziemy robić to częściej. I będzie fajnie. Zobaczcie, to są takie piłeczki. Otwieramy je. O, zobaczcie, tu jest normalnie konserwa. Ej, ale wstrykło. Tam jest jakiś gaz. Niesamowite. Zobaczymy się. Mamy piłeczki. Super. Zobaczymy. Bierz, Szymuś, jedną paletkę. To jeszcze. Dobra, odetniemy te metki. Dobrze, są zdjęte. Szymuś sobie na pamiątkę je zostawił. I co? Gramy, Szymuś. Ja tutaj, ty tam i gramy. A jutro pójdziemy na ten, na kort tenisowy. Ej, fajne to jest normalnie. No, uderzaj się, dawaj. Walisz. Ale nie podłogę. Dobra, ostatni raz. Ja ci rzucę. 3, 4. Dobra, słuchajcie, to nie jest dobry pomysł, żeby grać w salonie. Także my się z wami pożegnamy. Wstrzymuj się jeszcze ostatni raz sobie rzucę, ale jutro będziemy ćwiczyć na korcie. Może też włączymy kamerę, więc zobaczycie ten kort i jak gramy. A tymczasem żegnamy z was. Pa, pa. Trzymajcie się. Pięknie, Szymuś, to zrobiłeś. Pięknie. Jeszcze raz. 3, 4. No. Dobra, idziemy. Trzymajcie się. Na razie. Słuchajcie, jeszcze nie będziemy kończyć tego vloga, bo czeka mnie robota. Powiem wam, że tych kamer tutaj jest bodajże z 5 albo 6 w tym domu. I Kasia poprosiła mnie, żebym je zakleił. Znaczy ja też chciałem je zakleić, więc zrobię to nie tylko dla Kasi, ale również dla siebie. Wytniemy takie tutaj papierki, zakleimy te kamery. Na przykład tam jest jedna w narożniku. No ja nie wiem, czy ktoś nas tutaj nie obserwuje. My tutaj w piżamkach teraz chodzimy. No tak trochę się krępujemy, więc zakleimy to wszystko. Zrobimy takie papierki. Tutaj nakleję plaster. No i teraz to po prostu przykleimy na kamerę. Ona się na nas gapi tutaj. Tak perfidnie. Jeszcze jedna jest na podwórku, na całe podwórko. Więc ochrona tego obiektu, nie możecie nas obserwować. Tak zrobimy. I myślę, że będzie dobrze. Tych kamer mamy naprawdę tutaj kilka, więc jeszcze wam pokażę, gdzie są. Dobrze, mam drugą naklejkę. Kolejną kamerę mamy w przedpokoju. Tutaj ten bałagan sobie uporządkujemy jutro. Ale tutaj jest kolejna kamera, więc ją również zaklejamy. Okej, okay, myślę, że będzie dobre. No zaklejam te kamery. Trzecia kamera jest w kuchni i w jadalni. To znaczy w kuchni jej nie ma, ale jest tutaj, w tym miejscu i ona właśnie patrzy na kuchnię. Więc też sobie pozwolimy ją zakleić. Coś takiego zrobimy. Czwarta kamera jest na górze. Myślałem, że tutaj jest ta czwarta kamera, ale na szczęście to jest tylko czujnik. Tutaj nie ma kamerki, jak widzicie, więc spoko. Idziemy teraz na górę. Jestem na górze i tutaj piąta, czwarta kamera jest w tym miejscu, ostatnia, a piąta jest na dworze, przy tarasie, więc tamtej nie będę zaklejał. No i teraz mamy już spokój, także trzymajcie się, do następnego vloga. Kupiliśmy jeszcze takie paletki, dziecięce, z taką gumową piłeczką. Fajnie się gra.